Witajcie, z tej strony 19.83. Kontynuujemy przygodę z panini Adrenalin XL Liga BBVA sezon 2014-2015 i dzisiaj sobie otworzymy kolejne 10 saszetek. 5 z tej strony wezmę, 2, 3, 4, 5 i 5 z tej. 1, 2, 3, 4, 5, jest 10 saszetek. I jedziemy. Co tutaj jest? Co nam się tutaj ten? I tak, Samir, Aquino, Elustondo, Koromia, Corominas, Sissoko i na koniec mamy Porterazzo, Keylor Navas. To jest moja powtórka na 100%. Nawet nie wiem, czy to nie jest powtórka powtórki, już tak wyrażę. Jedziemy z drugą. I tak, Jonatas, Victor Sanchez, Carico, Larson, Kentrao i na koniec mamy Idolo Corominas. Ok. Trzecia saszetka. Jose Angel, Manu Tricueros, Farina, Ricardo Horta, Casilla i na koniec mamy Jugon Ruben Pardo. Po nazwisku kojarzę, że chyba go mam. Jedziemy z kolejną, czwartą saszetką. I tu nam się trafia tak, Amrabat, nie mogę! Ballon d'Oro, Messi! Jaka mega karta! Czekajcie, no jest, troszkę jest wypukła, ale masakra, zobaczcie jakie ma statystyki, 100, 100, 100, czysta, po prostu czysta, masakra, tu sobie ją postawimy, jedziemy dalej, Diamantes, Espinoza, Modric, Christian Herrera i Duda. Ale świetnie, 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 świetnie. Fajnie. A Ballon d'Oro to jest... To są cztery karty. Jedna na 40 saszetek. Super. Victor Alvarez. Varane. Mamy Idolo Carvajal, Roberto Lago, czy Lago, Dani Nieto i mamy Duos Imparables, Keylor Navas i Casillas. Zobaczcie, następna fajna karta. Masakra, ten unboxing jest super. Zarąbiście. Fajnie. Dawać więcej takich kart. Abraham. Jako Hererin. Christian Alvarez.
Rochina, Cavalero, Cavaleiro i na koniec saszetki mamy Diamantes Insua. To jest też na pewno powtórka. Jedziemy z kolejną, siódmą już. I mamy tak, Johnny i Turaspe, Jonathan Pereira, Juan czy Juan Carlos, Krychowiak, to już wiem do kogo leci. Mam tak, mamy Idolo Bueno i na koniec Juan Carlos. Następna saszetka, ósma już. Ter Stegen, Jose Rodriguez, mamy Diamantes Kaya, też moja powtórka, jeżeli dobrze kojarzę, Boveda, Werca i na koniec mam super krak Casilla. Te karty super krak są też fajne. I przedostatnia zaszczepka na dzisiaj. O, mamy Luisa Suareza na karcie bazowej. Mario. To jest zasady gry. Fire. Arda Turan. Mathieu. I na koniec saszetki Jugon. Mikel Rico. Fajnie. I ostatnia saszetka na dzisiaj. I mamy tak. Laure. Beto. Hector Rodas. Dani Garcia. Crespo. I na koniec mamy Idolo Laporte. No, otworzyliśmy takie 10 saszetek. Mamy takie naręcze kart bazowych, które teraz powędrują do albumu. Oczywiście te, których nie mam, bo te, które mam, to powędrują do kartonika. Z kart specjalnych trafiliśmy 3 karty Diamantes. Jest to Kaya, Insua oraz Espinoza. 2 karty Jugon, Mikel Rico oraz Ruben Pardo. Ile? 3, 4 karty Idolo, Laporte, Bueno, Carvajal i Corominas, przepraszam. 1 kartę Porteraco, Keylor Navas. 1 kartę Supercrack, Casilla. 2 najlepsze karty, czyli Duos Imparables, przepraszam, Keylor Navas i Casillas. I najlepsza karta z tego unboxingu, Ballon d'Oro, Lionel Messi. Super. Tu chyba mu zdjęcie zrobił, jak strzela bramkę, bo się tak zawsze cieszy. No co, no kolejne fajne karty popadły do albumu. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądnięcie. Jeżeli filmik się podobał, to mówię, zostawcie łapkę w górę.
bo to motywuje do dalszej pracy. No i co, trzymajcie się i do usłyszenia.